Wielkie utrudnienia we Francji, strajki i powódź belgijskie. My to jak uniknąć kar. Euro 2016 za pasem. Niemcy zwiększają liczbę kontroli granicznych. To wszystko w dzisiejszym odcinku Transinfo. Ewelina Bukowska, zapraszam na szybki przegląd najważniejszych wydarzeń transportowych ubiegłego tygodnia. Ubiegły tydzień minął pod znakiem fatalnych wiadomości z Francji. Strajki tamtejszych związkowców doprowadziły do wielkich problemów z tankowaniem paliwa. Co dziesiąta stacja we Francji była zamknięta. Jeszcze większe trudności, zwłaszcza dla firm przewozowych, spowodowała duża powódź. Rząd ogłosił stan klęski żywiołowej, wiele dróg jest nieprzejezdnych. Pod linkiem, który widzicie właśnie z boku ekranu, znajdziecie listę dróg, którymi nie da się obecnie przejechać. Jedziesz do Belgii? Uważaj na mandaty, które Belgowie masowo wysyłają firmom, które jeżdżą po tamtejszych drogach z wyłączonym lub wadliwie działającym urządzeniem do poboru myta. Mandatom, zwykle o wartości 1000 euro, towarzyszy zdjęcie przedstawiające pojazd i rejestrację. Po otrzymaniu mandatu macie tylko 7 dni na reklamację lub zapłatę. Później pojazd może zostać nawet unieruchomiony. Aby móc uniknąć kary, kierowca powinien zjechać najbliższym zjazdem. Zatrzymać pojazd? Zadzwonić pod numer +32 78 15 15 15, gdzie albo rozwiążą problem, albo udzielą kodu, który pozwoli poruszać się przez 24 lub 48 godzin. Niemiecka policja będzie przeprowadzała wzmożone kontrole graniczne w czasie Mistrzostw Europy Euro 2016 w piłce nożnej, które rozpoczynają się już 10 czerwca. Kontrole będą przeprowadzane w rejonie granic z Holandią, Francją, Luksemburgiem oraz Belgią. Porządku ma pilnować więcej niż zazwyczaj funkcjonariuszy. Policja zapowiada również wzmożone inspekcje pojazdów. W dzisiejszym odcinku Transinfo to już wszystko. Pamiętajcie, że najświeższe informacje z branży znajdziecie zawsze na Transplace.eu. Do zobaczenia!